sobotę około godziny 10 rano na obwodnicy w kierunku Katowic doszło do kolizji z udziałem samochodu osobowego Opel. Kobieta kierująca Opla wpadła w poślizg, doszło do dachowania. Na miejscu pojawiła się policja, straż pożarna i karetka pogotowia. Kobieta prowadząca pojazd oraz 4-letnia dziewczynka, pasażerka, zostały przewiezione do szpitala. Na szczęście ani kobiecie, ani dziecku nic się nie stało. Dziewczynkę ze względu na wiek postanowiono pozostawić w szpitalu na obserwacji.